Chyba będziemy windę otwierać. I tutaj trochę papu przyjechało do borówki. Nazywa profesjonalna obsługa klienta. No i przyjechał siarczan Amonu i robimy dzisiaj bardzo dobry odcinek. Tu założyłem rękawiczki, no bo ja też zaraz sam będę tutaj musiał wysypać pierwszy worek na pierwszy rządek. No i siarczan Amonu, czyli trochę siarki, zakwasi, no trochę azotu i po tych deszczykach to się będzie powolutku rozpuszczało. No i te boróweczki zasłużyły na to. No i zobacz, tak naprawdę jest najlepiej wysypany pieniądz, bo w przyszłym roku, jak ładnie podrosną krzaki, będzie więcej borówek. No ale przed tym wszystkim woreczek wysypię. No i mam pewność, że taki worek pójdzie na rządek, nic nie popalę, a będzie bardzo dobra robota. Więc dzięki Aktiv za dostawę i działamy w dzisiejszym odcinku. Tak właśnie siarczan Amonu wygląda i będzie padał, tu się będzie powolutku rozpuszczało. No i zasłużyły kochane dziewczynki na papu. Właśnie powstaje nadprodukcja, niech 1000 producentów bardziej zadba plantację. Nie chodzi tylko o borówkę, nawet truskawkę. Dobra koniunktura jest, w przyszłym roku będzie większy zbiór i tak jest właśnie z nadprodukcją. Może się tutaj pokażę, mój największy teraz problem. No tutaj talerzówka była, kultywator, ale słabo to mi wychodzi, bo dużo wychodzi zielenizny, jak kultywatorem wjeżdżam. No i miałem tutaj posadzić 4 rządki maliny jesiennej. No i chyba się tutaj z tego projektu wycofam. A chyba się skupię tutaj na warzywkach, więc też tutaj będziemy troszeczkę nagrywali. No cóż, ja idę sypać, już się nie rozgaduję. O, i tak to właśnie wygląda to moje rozsypywanie. Staram się tak dookoła sypać. Te dziury mnie niepokoją, bo tutaj znowu się widzę, nornice pojawiają. No i robię pół dawki. Tak naprawdę miało wyjść worek na rządek, a wychodzi worek na 2 rządki i bardzo dobrze. Popada, to wsiąknie, przejdzie przez ziemię i się poprawi drugą dawką, gdzie za jakiś miesiąc, półtora. Ślada dzień, no będzie relacja, no szczelecienek, bo tutaj będzie biało. No i przymrozków nie zapowiadają, więc będzie urodzaj chyba. Już 4 rządek obsypuję i dzisiaj też biorę zasypanie, więc kończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym materiale. Łapkujcie, subskrybujcie. No i też jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chętnie pogadam, bo pamiętam, mój pierwszy telefon od widza zadzwonił: panie, 3 garści duże pod krzaki siarczanu Amonu sypałem dobrze. Mówię, no nie wiem, cholera wie, żeby nie popalić, tylko lepiej delikatniej, a częściej, bo to też wiecie, te deszcze wszystko przepukają. Więc tutaj kontakt do siebie zostawiam, pozdrawiam.